A więc wędkarstwo Wielkiej Brytanii. Jak bardzo różni się to wędkowanie od tego, w Polsce czy w Wielkiej Brytanii potrzebujemy kartę wędkarską? Co jeżeli chcielibyśmy odwiedzić naszych znajomych czy też rodzinę w Anglii, czy potrzebujemy zdać egzamin na kartę wędkarską? Jak wygląda cały system? Opieki wędkarzy w Wielkiej Brytanii? Jakie są organizacje? Kto jest odpowiedzialny za mm, patrole, czy też sprawdzanie stanu ryb? czy też stanu przestrzegania przepisów Wielkiej Brytanii. Na to i na wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w tym filmie, więc zaczynamy. Rozpoczniemy od zidentyfikowania wszystkich organizacji, a przynajmniej tych najważniejszych organizacji Wielkiej Brytanii, która, które są odpowiedzialne za regulowaniem przepisów na temat wędkarstwa Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie zaczniemy sobie od Agencji Ochrony Środowiska. Jest to bardzo duża... Organizacja zajmująca się nie tylko wędkowaniem w Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę wędkarstwo dla mm, Agencji Ochrony Środowiska to jest zapewne tylko 5% obowiązków, które tak naprawdę ta agencja ma w swoim statucie. Za co jest odpowiedzialna ta agencja, możemy sobie zobaczyć tutaj. Agencja Ochrony Środowiska reguluje i egzekwuje przepisy. W wędkowania w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o przepisy Wielkiej Brytanii, mam tutaj dwa zestawy przepisów. Jest tutaj National Bylaws oraz Regional Bylaws. Teraz tak, National Bylaws są to, są to zasady czy też przepisy krajowe, które obowiązują jako główne zasady wędkowania w Wielkiej Brytanii. Natomiast Regional Bylaws jest to jakby osobny zbiór zasad wędkowania w Wielkiej Brytanii, który jakby można by powiedzieć, że obowiązuje tylko na danym regionie, czyli powiedzmy w danym województwie. Wielkiej Brytanii, prawda? Czyli, jeżeli my jako wędkarz chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie zasady panują w tym regionie, powinniśmy przede wszystkim sprawdzić National Bylaws, a następnie Regional Bylaws, czy też Local Bylaws, które e, mówią nam o zasadach bardziej lokalnych. Lecz te Regional Bylaws, one są bardziej mm, jakby ukierunkowane na przykład w kierunku e, wędkowania, czy też łowienia pstrągów. To nie wszystko. Jest jeszcze trzeci zbiór zasad który jest tworzony przez wszystkie powiedzmy kluby wędkarskie czy też łowiska. Czyli mamy jeszcze, możemy sobie to nazwać po prostu Rules. I mamy tutaj kluby czy też łowiska. Czyli jeżeli ja jestem wędkarzem w Wielkiej Brytanii i chciałbym rozpocząć wędkowanie w tym kraju, jako pierwszy raz, nie wiem jak od czego zacząć, musimy sobie sprawdzić te trzy um, zestawy. Zasad. Teraz tak, które są ważniejsze? Jaki jest podział tych zasad, prawda? No bo zobaczcie, mam aż trzy różne zasady. Oczywiście Regional i National Bylaws to jest z jednej organizacji, czyli z EA, tak? Te zasady są regulowane przez Agencję Ochrony Środowiska. Ale na przykład zasady stworzone przez dany klub w Wielkiej Brytanii będą tak naprawdę bardziej ważne od tych zasad z EA. Czyli tak naprawdę te zasady są najbardziej ważne dla nas, jeżeli rozpoczynamy wędkowanie w Wielkiej Brytanii. Czyli na przykład, jak to wygląda w praktyce. Jedziemy na łowisko, sprawdzamy sobie właśnie te zasady ustanowione przez mm, dany, dany klub czy też dane łowisko. Okay? To są najważniejsze zasady dla Ciebie, dla wędkarza. I one bardzo często są jakby ważniejsze od tych zasad tutaj. A dlaczego? Powiem wam w dalszej części filmu, jakie są zasady National Bylaws. Oczywiście, takie, zaczniemy od takich najbardziej podstawowych, ok? Jaką kartę wędkarską będziemy potrzebować, aby wędkować w Wielkiej Brytanii? No i słuchajcie, tu jest największa różnica, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Tak naprawdę, w Anglii nie ma jako tako karty wędkarskiej. Jest tutaj tylko i wyłącznie licencja wędkarska. Jaka jest różnica? Przede wszystkim taka, aby zakupić czy też dostać tą licencję wędkarską, należy tylko i wyłącznie za nią zapłacić. W Polsce oczywiście musimy zdać. Powiedzmy egzamin. Teraz tak, gdzie możemy kupić tą kartę wędkarską? Dam Wam link. I nawet e, z mojego projektu przygotowaliśmy taki filmik w języku polskim. Także możecie sobie zobaczyć. Tutaj jest link do tego filmu. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, wszystko w języku polskim. Będziecie mogli sobie zobaczyć dokładnie, krok po kroku, jak zakupić tą licencję. Jaki jest koszt i zasady zakupu tej licencji? Możemy sobie zakupić dwa typy licencji. Podstawowy typ licencji to jest Trout and Coals, a następnie drugi rodzaj licencji, jak mamy właśnie na naszym filmiku, jest to Salmon and Sea Trout, czyli najbardziej popularną licencją którą musimy zakupić będzie to właśnie trout and coals, czyli taka podstawowa licencja na którą będziemy mogli łowić ryby słodkowodne oraz pstrągi. Następnie druga licencja to salmon and sea trout, czyli będziemy tutaj mieć troć wędrowną oraz łososie, czyli najbardziej popularną licencją będzie właśnie ten pierwszy wybór, czyli trout and coals, która kosztuje 30 funtów za dwa wędziska. Lub też, jeżeli chcemy wyłowić na trzy wędki, będziemy musieli zapłacić 45 funtów. Także, jeżeli przyjeżdżamy sobie do Wielkiej Brytanii, albo mieszkamy w Wielkiej Brytanii, chcemy rozpocząć wędkowanie, w pierwszej kolejności zakupujemy licencję. Wędkarską. Możemy sobie jeszcze zakupić licencję jednodniową lub też ośmiodniową, jeżeli dobrze pamiętam. No i to już oczywiście będzie na troszkę tańsza, aczkolwiek nie aż tak dużo tańsza niż ta roczna. E, no ale to może się na przykład sprawdzić wtedy, kiedy przyjeżdżamy, tylko na przykład na tydzień odwiedzić naszych znajomych, czy też rodzinkę. Możecie sobie zakupić właśnie tą licencję ośmiodniową, czy też jednodniową. Teraz pytanie, kto powinien zakupić tą licencję i kiedy? Jeżeli jesteś wędkarzem do 12 roku życia, nie potrzebujesz żadnej licencji, aczkolwiek musisz wędkować z osobą dorosłą. Czyli do 12 roku życia nie potrzebujesz żadnej licencji wędkarskiej. Jeżeli jesteś w wieku od 13 do 16 lat, potrzebujesz licencję, aczkolwiek jest ona darmowa. Okay? Czyli potrzebujesz licencję, musisz sobie ją zamówić na internecie, aczkolwiek jest ona darmowa. Dlaczego jest taki dziwny, dziwny układ? Po co mieć licencję, która nie kosztuje? No, głównie po to, aby Agencja Ochrony Środowiska wiedziała, jak duży przyrost młodych yy, wędkarzy. Wstępujących do e, e, świata wędkarskiego, jak wygląda ta sytuacja, właśnie czy jest więcej tych osób młodszych, czy też mniej. Także, jeżeli jesteśmy powyżej 16 roku życia, czyli 17, 18 i tak dalej, potrzebujemy e, pełną licencję dla osoby dorosłej. Przejdźmy sobie do takich podstawowych różnic w zasadach e, wędkowania w Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim liczba wędzisk. Jak wcześniej powiedziałem, możemy tak naprawdę wędkować na cztery wędziska. To jest maksymalna ilość wędzisk dozwolona podczas wędkowania w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek, jeżeli chcecie wędkować na cztery wędziska, musi, to musi, musicie otrzymać zgodę od klubu czy też łowiska, czyli te zasady wewnątrz klubowe muszą zezwalać na łowienie na cztery wędziska. Jest to bardzo rzadkie. W większości łowiskach możemy wędkować na trzy wędziska. I nawet jeżeli klub wam pozwoli wędkować, pamiętacie, że nasza licencja obowiązuje na maksymalnie trzy wędki, czyli będziecie musieli kupić dwie licencje. Następna bardzo ważna zasada w Wielkiej Brytanii. I uwierzcie mi, jest ona bardzo egzekwowana w tym momencie przez Agencję Ochrony Środowiska. Jest, mówimy tutaj e, o mm, pozostawieniu wędzisk bez opieki. Słuchajcie, naprawdę sypią się ogromne mandaty, ponieważ bardzo często wędkarze zarzucają zestawy, zostawiają wędki i idą na pogaduchy do, do wędkarza, który jest oddalony o 50 metrów. No oczywiście jest to bardzo niebezpieczne dla ryby, można zahaczyć tą rybę bardzo głęboko, szczególnie gdy wędkujemy na trupkę na przykład, no jest to bardzo niebezpieczne. Prawo mówi bardzo wyraźnie, że nie powinniśmy się oddalać od swoich wędzisk na jakąś tam mm, ilość metrów, z tego co pamiętam i naprawdę jest to bardzo... Sprawdzane i bardzo mocno egzekwowane. Co jeżeli mm, mówimy tutaj o przynętach? Czy można na przykład wędkować na trupka, czy można wędkować na nażywca? Tak naprawdę prawo Wielkiej Brytanii, jeżeli mówimy tutaj o tych National Bylaws, nie zakazuje wędkowania na żywca. Narzywca możemy wędkować pod warunkiem, że dany klub, czy też dane łowisko, na którym wędkujemy w Wielkiej Brytanii, nie zablokuje tej. Właśnie zasady poprzez swój regulamin, prawda? Czyli jeszcze raz mamy tutaj przykład, kiedy regulamin wewnątrz klubowy, czy też danego łowiska, komercja, komercji na przykład, mówi o tym, że nie możesz wędkować na żywca. I wtedy ten przepis jest ważniejszy od tych National Bylaws. Także prawo generalnie w Wielkiej Brytanii zezwala na wędkowanie na żywca, aczkolwiek jest tutaj bardzo ważna informacja: musicie tego żywca złowić w tej wodzie, na której. Wędkujecie, czyli nie możemy sobie wziąć na przykład żywca z rzeki i iść zaraz na obok, na, na jezioro i właśnie używać tego, tego żywca, tak? Teraz przejdźmy do bardzo ważnej kwestii, jeżeli chodzi o catch and release, czyli złów i wypuść. Jest to zasada, jedna z najważniejszych zasad Wielkiej Brytanii. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o National Bylaws, pozwalają nam zabrać jednego szczupaka z rzeki do 65 cm oraz bodajże kilkanaście sztuk mniejszych ryb, czyli silverfish, czyli mamy tutaj na, na myśli płoć czy też leszcza, e, kilkanaście sztuk dziennie. Tylko teraz jest bardzo ważna informacja. Te National Bylaws będą obowiązywać tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie nie ma innego klubu czy też łowiska, czyli bardzo trudno jest znaleźć takie łowisko w Wielkiej Brytanii, gdzie kawałek rzeki, który jest, zwany free stretch, gdzie nie ma tam opieki, właśnie lokalnego klubu, czy też łowiska. Jeżeli nie ma łowiska i danego klubu, jesteśmy tak naprawdę w stanie zabrać szczupaka do 65 cm i kilkanaście rybek silverfish, czyli tej, tej, tej drobnicy, ale nie powinniśmy ich zabierać do domu. Te kilkanaście sztuk silverfish, ta zasada powstała tylko po to. Aby umożliwić wędkarzom wędkowanie na żywca. Czyli tak naprawdę te kilkanaście sztuk możemy zabrać, ale tylko jeżeli wykorzystamy to do naszego żywca. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy mogę zabrać rybę w Wielkiej Brytanii, mówię, że nie, ponieważ tych free stretchów na rzece jest bardzo niewiele. Przeważnie jest zawsze jakiś klub, czy też komercja, czy też jakieś tam jakieś łowisko dane, które zabrania zabierania ryb. I ja jako klub, jestem właścicielem klubu i powiedzmy, mam 10 mil danej rzeki. I oczywiście National Bylaws mówi o tym, że mogę zabrać rybę, ale ja ustalam sobie swój własny wewnętrzny regulamin, jako klub, gdzie mówię wyraźnie, każdą rybę, którą złowisz, musisz wypuścić do wody. Okej, okay? i tu jest ta różnica. Czyli ta moja zasada jest ważniejsza od tych narodowych czy też krajowych. Zasad, ok? Bardzo często zdarza się tak, że wędkarze znajdują ten przepis na internecie. O, fajnie, mogę zabrać szczupaka, który ma do 65 cm. No właśnie, nie. Bardzo często jest tak, że nie, bo 90% rzek czy też łowisk Wielkiej Brytanii należy do klubów czy też prywatnych biznesów czy też prywatnych komercji. Mam nadzieję, że rozumiecie tą różnicę pomiędzy właśnie tym za zbiorem zasad e, krajowych i lokalnym, wewnętrznym regulaminie, który jest ważniejszy od tych zasad tutaj. Nie zabierajmy ryby, ponieważ zasada głównie przyjęta w Wielkiej Brytanii jest taka, aby złowić tą rybę i ją następnie wypuścić, dzięki czemu ten sport w Wielkiej Brytanii zupełnie inaczej wygląda. Co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, bardzo ważne jest, aby używać odpowiedniego sprzętu. Przyjęło się w Wielkiej Brytanii, że generalnie gdzie nie będziesz wędkować, potrzebujesz a podbieraka, zawsze musisz mieć ze sobą podbierak, B, matę do odhaczania ryb. To są dwa przedmioty, które tak naprawdę są twoim podstawowym em, ekwipunkiem, jeżeli jedziesz na ryby, prawda? Także warto się w to zaopatrzyć, jeżeli tutaj wędkujemy, to jest takie bardzo podstawowe. Ok, czyli mamy National Bylaws, a teraz mamy jeszcze Regional Bylaws. Tak naprawdę tutaj w głównej mierze będzie się to wszystko rozchodzić na temat wędkowania ehm strągowego. Aha, jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o National Bylaws Close Season, czyli sezon zamknięty. Jak wygląda sezon zamknięty w Wielkiej Brytanii? Tak naprawdę wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce. Sezon zamknięty w Wielkiej Brytanii trwa tylko i wyłącznie na rzekach i jest on od 15 marca do 15 czerwca. Aczkolwiek podczas sezonu zamkniętego będziemy mogli wędkować, e, będziemy mogli łowić na przykład pstrągi. I właśnie Regional Bylaws jest od tego, aby sobie sprawdzić dane, jakby województwo Wielkiej Brytanii, ponieważ dane województwo ma inne zasady wędkowania, jeżeli chodzi o pstrąg, prawda? Czyli od, na tej rzece możemy łowić od wtedy do wtedy i są tam różne rodzaje, właśnie tych zasad. I tak naprawdę, a czy możemy wędkować na, na jeziorach? Tak, przeważnie tak. Jeziora są normalnie otwarte, jeżeli chodzi o kanały. Na kanałach to różnie wygląda. Wszystko zależy od tak naprawdę lokalnych przepisów tych właśnie danego klubu czy też łowiska. Niektóre kluby pozwalają łowić na kanałach, niektóre nie podczas tego sezonu zamkniętego. Jeziora w 99% wszystkie są otwarte przez cały rok. Natomiast rzeki są zamknięte od 15 marca do 15 czerwca. Ok? Także closing mamy za załatwiony: mamy licencję, mamy ilość wędek. Catch and release. Mamy original bylaws, czyli tutaj yy, zasady pstrągowe. No i oczywiście ostatnie, jak wam wspominałem, czyli rules. Mamy zasady klubowe, czy też mm, komercyjne, czy też na, na łowisku komercyjnym. I to już wam wcześniej opowiadałem, czyli te, te zasady są najważniejsze. Czyli te zasady klubowe, czy też wewnątrz wewnątrzłowiskowe są najważniejsze, i one wchodzą tak naprawdę na, na górę tych, tych podstawowych zasad. E, są one tak różne, że tak naprawdę każde łowisko ma zupełnie. Inną, e, inne zasady, także trzeba patrzeć, trzeba przeczytać te zasady. Co mój projekt robi? Bardzo często tłumaczymy e, te zasady na język polski. Czyli na przykład, jeżeli przyjeżdżacie do Anglii. I chcecie wędkować na tym łowisku, czy na tym, wasz angielski nie jest zbyt dobry. Wiecie, co możecie zrobić? Możecie wysłać maila na mój pracowniczy e-mail i my przetłumaczymy to łowisko dla ciebie. Oczywiście za darmo na różne języki. Możemy to przetłumaczyć na polski, rumuński, czy też litwiński. Tak naprawdę możemy to przetłumaczyć na jakikolwiek język. Także taka mała sugestia. Tu jest mój e-mail-adres pracowniczy, na który możecie wysłać e, prośbę o przetłumaczenie danych zasad, czy też e, regulaminu. Danego łowiska czy też klubu wędkarskiego. Tak naprawdę już do tej pory przetłumaczyliśmy około 100, 200, może nawet zasad danego łowiska czy też klubu wędkarskiego Wielkiej Brytanii. Także większość tych zasad Wielkiej Brytanii jest już przetłumaczony przez nasz projekt, dla którego ja pracuję. Teraz porozmawiamy sobie o tym, gdzie możemy wędkować w Wielkiej Brytanii. Jeziora. Um, oczywiście najważniejsze, jeżeli my jedziemy na jezioro, sprawdzamy, czy jest to komercja, czy jest to klub wędkarski, czy jakieś tam inne, powiedzmy, komercyjne łowisko, czy też um, po prostu woda otwarta. Bardzo często, może nie często. Czasami możemy spotkać w Wielkiej Brytanii jeziora, które są tak zwane darmowe, czy też od y, Council. Cancel Council jest to taki, powiedzmy, rodzaj urzędu, lokalnego urzędu miasta, który czasem właśnie ma pod swoją opieką różne tam jeziorka w, centru, w, centrach, y, w centrach miastach, czy, czy na uboczach. Ok, czyli tak, możemy wędkować na jeziorze i to oczywiście nas obowiązują y, wszystkie, cała licencja wszystkie zasady, national, regional bylaws, no i oczywiście najważniejsze zasady klubowe. Następnie rzeki, możemy jeździć sobie na rzeki i tak samo jak tutaj, e, obowiązuje nas licencja i też zasady wewnątrz klubowe, ale na rzekach możemy łowić tylko przez 9 miesięcy. Następnie jest jeszcze w Wielkiej Brytanii sieć kanałów. W któryś dzień po prostu wezmę kamerę i przyjadę się nad kanał, lokalny kanał i możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ta sieć kanałów? Sieć kanałów jest to przeważnie bardzo płytkie wody, troszkę drobnicy, ale karpia można złowić, szczupaka, sandacza i tak i tak Także też bardzo fajny, bardzo fajny, fajny zestaw wód. Czy właśnie tych, tej sieci tych kanałów. Te kanały były dawniej, lata temu, wykorzystywane do transportu. W latach powiedzmy 20., czy tam 30., czy na początku XX wieku, gdzie, gdzie właśnie transport odbywał się za pomocą barek. I dlatego jest właśnie po całej Wielkiej Brytanii ta sieć tych kanałów rozwinięta. Fajne miejsce na wędkowanie, zupełnie inne niż zwykle. Bardzo często możemy nawet przeskoczyć ten kanał, ponieważ są bardzo wąskie te kanały. Po prostu wezmę Was któryś dzień i pokażę Wam, jak wyglądają właśnie taki, taka sieć tych kanałów. Ok? Także mamy kanały, no i oczywiście e, sea, czyli morze. Mamy morze, i teraz tak, jeżeli wędkujemy sobie nad morzem, chcemy sobie jechać nad morze i łowić rybki. Słuchajcie, nie potrzebujecie żadnej licencji. Nic, zero, kompletnie. Jedziecie nad morze, łowicie sobie bez żadnych licencji, bez niczego i nawet możecie sobie tą rybkę zabrać, aczkolwiek jest tam też jakiś limit tych limit w centymetrach jakie rybki możecie sobie za zabrać. Także wędkowanie w morzu kompletnie lajtowo. Kto może zarządzać tymi łowiskami? Czyli powiedzmy tak naprawdę pierwszym podstawowym organem, który jakby zajmuje się łowiskiem, czy też daną rzeką, czy danym jeziorem, będzie klub wędkarski. Następnie będzie mm, na przykład free stretch, czyli tak naprawdę cancel. Trzeci, komercje. Komercje, czyli day tickets, tak zwany. Day... Co to jest day ticket? Day ticket to jest zezwolenie em, jednodniowe. Teraz tak. Co to oznacza, że ja mam tą licencję wędkarską wykupioną, powiedzmy za 45 funtów na rok? Co to, co to mi pozwala? Tak naprawdę ta licencja upoważnia cię tylko i wyłącznie do używania wędki i żyłki. To nie jest jakby opłata za wędkowanie w Wielkiej Brytanii. Mając tylko licencję, będziemy mogli wędkować tylko i wyłącznie na wodach darmowych, czyli na wodach, gdzie nie ma ani klubu wędkarskiego, ani żadnej komercji. Okay? Jest niewiele takich miejsc w Wielkiej Brytanii, aczkolwiek można je znaleźć. Okay? A co jeżeli chcemy je, iść na przykład na jakieś łowisko, dane lo, lokalne łowisko, i na przykład dany klub ma, mm, czy, czy, czy też opiekuje się tym łowiskiem? Musimy sobie wykupić członkostwo w tym klubie. Cena członkostwa zupełnie różnie to też wygląda, muszę Wam powiedzieć, od 20 do 300, 300 funtów na, na, na rok. Wszystko zależy, ile ma wód, ile ma jezior, czy też odcinków rzecznych dany klub wędkarski, tyle będziemy płacić za rok członkostwa. I wtedy mając licencję i tak zwany membership, wtedy możemy sobie już wędkować. Free stretch, no tak jak Wam wcześniej mówiłem, wędkujemy za darmo. Na komercjach no, przeważnie komercje mają day tickety, czyli są to tak zwane mm, zezwolenia jednodniowe, czyli na przykład Farlow's Lakes, Barry Hill Fisheries, ma coś takiego w tym momencie. Linear Fisheries to takie największe łowiska komercyjne i tam płacimy za jeden dzień wędkowania za 24 godziny. Ile kosztuje dzień wędkowania w Wielkiej Brytanii? Bardzo różnie. Słuchajcie, e, możemy sobie zrobić taką tabelkę. Komercja, jeden dzień tak naprawdę od 10 funtów do nawet 30 funtów za jeden dzień. Nie mówię tutaj o strągowych łowiskach, gdzie ceny są tak kosmiczne, że nawet możemy zapłacić za 150 funtów za jeden dzień wędkowania. Na free stretch oczywiście nie płacimy nic, ponieważ to albo daje cancel, czyli ten lokalny urząd, ale też musimy uważać, bo jeżeli nie ma opieki, bardzo często to łowisko czy ta rzeka jest na terenie na przykład rolników, rolniczym. I nie możemy sobie tam po prostu wejść i zacząć wędkować. Musimy mieć pozwolenie od rolnika czy też właściciela gruntu. Także bardzo ciężko jest z tymi darmowymi łowiskami. No musimy mieć naprawdę pewność, że możemy to robić. Słuchajcie. Także tak naprawdę wędkowanie w Wielkiej Brytanii no czy jest tanie, zależy. Sama licencja jest bardzo tania. Okej, okay? także to nie jest duży koszt, ale powiedziałem wam. Tylko za Pomocą licencji wędkarskiej będziemy mogli używać żyłki i wędki. Za 20-30 funtów lokalny, mały klub, gdzie ma fajną rzeczkę, fajne łowisko. Także jeżeli znajdziemy sobie taki klub w naszej okolicy, super tanio. Także tak to wygląda, jeżeli chcecie sobie przyjechać do Wielkiej Brytanii nawet na kilka dni, możecie sobie, musicie sobie zakupić licencję wędkarską. Następnie prawdopodobnie będziecie używać właśnie komercji, czyli będziecie musieli dodatkowo zapłacić 10-30 do 30 funtów za dzień wędkowania. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o lokacje i, i wędkowanie w Wielkiej Brytanii. Teraz tak, wróćmy sobie jeszcze do Agencji Ochrony Środowiska, czyli nie tak długo opis? EA, tak, pamiętamy, EA Environment Agency. Także co, czym zajmuje się ta agencja? Ochrona środowiska i tak dalej, gatunki i tak dalej i tak dalej. 5% czy tam 10% pracy tej agencji w środowiska to jest wędkowanie, czyli zrobimy sobie phishing. I teraz tak, co, za co jest odpowiedzialna agencja? Generalnie agencja sprzedaje właśnie te licencje wędkarskie. Także to jest główny przychód, jeżeli chodzi o wędkowanie w Wielkiej Brytanii. I to są te pieniądze, które dostaje Agencja Ochrony Środowiska. Jak ona je dysponuje? Można sobie wejść na ich stronę i dokładnie przeczytać, jak każdy fund jest dysponowany. Jest kompletna przejrzystość, naprawdę nie ma problemu. Nie ma tak jak w Polsce. Wiem, że w Polsce to z tym PZW tak różnie to wygląda, te pieniążki różnie, różnie się rozchodzą. Nie, w Wielkiej Brytanii jest kompletna przejrzystość. Można sobie zobaczyć, jak każdy fund, uwierzcie mi, każdy fund jest rozliczony. Nie ma czegoś takiego, że te pieniążki się rozchodzą nie wiadomo gdzie. Każda firma, organizacja, która jakby pobiera pieniążki z publicznego budżetu. Czyli od osób, od tych wędkarzy musi być wszystko rozliczone. Możecie się zapytać, gdzie zostały wydane te pieniądze. Są nawet raporty, co roku jest wszystko publikowane dokładnie, gdzie każdy funt poszedł, na jakie cele. Okay? I teraz tak, czym się ta agencja, jeżeli chodzi o, ten, o to wędkarstwo, jak ona się tym zajmuje? Co ona robi? Czyli mamy enforcement. Co to jest ten enforcement? To jest, to jest właśnie dział, który reguluje czy też egzekwuje zasady wędkowania. Czyli jest to taka Państwowa Straż Rybacka, ok? To jest część Agencji Ochrony Środowiska, czyli Państwowa Straż Rybacka. wiecie, ile jest strażników ee, rybackich, powiedzmy angielskich, w Wielkiej Brytanii? Zgadujcie, to Wam powiem. Około 70. Słuchajcie, tylko 70 strażników na cały kraj. Mówimy na cały kraj. Słuchajcie, ta, ta liczba jest no niesamowicie mała. Tylko 70 osób z Państwowej Straży Rybackiej Angielskiej patroluje tysiące łowisk w Wielkiej Brytanii. Do tego mamy jeszcze 500 wolontariuszy, czyli Voluntary Bailiff Service, który jest natomiast Angling Trust. Angling Trust jest to inna organizacja, o której Wam za chwilkę powiem, okej? Okay? Także mamy Agencję Ochrony Środowiska, czyli mamy Enforcement i do tego jeszcze mamy, e, oczywiście oni tam zajmują egzekwowaniem tych zasad, mamy kontrolerów, którzy jeżdżą po łowiskach, sprawdzają, czy macie kartę wędkarską, czy wszystko jest OK. Jeżeli są jakieś incydenty, jakieś kusownictwo, no to oczywiście agencja jest odpowiedzialna, aby wysyłać tam e, swoich właśnie oficerów. Także mamy agencję, mamy Enforcement, do tego jeszcze oczywiście ochrona łowisk. Jest coś takiego, jak mają specjalne grandy, gdzie pomagają łowiskom czy też klubom wędkarskim. Powiedzmy, jeżeli jesteś właścicielem klubu wędkarskiego czy też łowiska komercyjnego w Wielkiej Brytanii i chciałbyś zobaczyć, jakie masz ryby w tym łowisku, ponieważ tyle co przejęłeś to łowisko i nie wiesz, jakie masz ryby, dzwonisz do Agencji Ochrony Środowiska, umawiasz się na daną datę, kiedy będą mogli, przyjeżdżają, słuchajcie, z całym sprzętem, z sieciami, ryby do góry, sprawdzają, liczą, sprawdzają, jaki jest stan tych ryb, dają Ci kompletny raport. Super sprawa, wszystko za free. Nie płacą za to łowiska, także to też jest fajny, fa, fajny szczegół, jeżeli chodzi o, o tę agencję ochrony środowiska. Oczywiście zajmują się oni jeszcze jakby innymi, różnymi zasadami, ale dla wędkarzy jest to takie najważniejsze. Czyli mamy ten enforcement i powiedzmy stan rybny, ok? Tym też się zajmują. Jeżeli są jakieś choroby, na przykład jesteś, jesteś właścicielem łowiska i widzisz, że coś z twoimi rybami się dzieje, nie tak, dzwonisz do agencji, oni przyjeżdżają, robią testy i dają ci oczywiście, pomagają ci. To nie jest tak, że oni tylko przyjeżdżają, oj, mandat, bo coś tam źle zrobiłeś. Nie, oni są także dla klubów, dla wędkarzy, czyli masz problem, jesteś właścicielem klubu. Czy też łowiska danego masz problem z rybami, dzwonisz do nich, przyjeżdża oficer i tłumaczy ci, że można by zrobić to tak albo to tak. Regulują ten stan, stan rybny. Może powiedzą, masz za dużo takich ryb, masz za mało takich ryb, może powinniśmy wpuścić taką rybę taką. Także to wszystko fajnie naprawdę działa. Jest to bardzo ciekawy proces, jeżeli chodzi o to. Także to mamy Agencję Ochrony Środowiska. Także to jest taką najważniejszą informacją dla nas, że e, tak naprawdę najważniejszą informacją jest to, że Agencja Ochrony Środowiska dostaje pieniądze od wędkarzy, czyli za tę licencję wędkarską, prawda? I teraz pytanie jest, co Agencja robi z tymi pieniążkami? Wszystko to wraca do wędkarstwa, to nie ma tak, że ktoś sobie tam jakieś dziwne nie wiem, restauracje buduje z te pieniążki i tak dalej, tak? Wszystko, wszystko jest w odpowiednim mm, porządku, jak to powinno wyglądać, okej? Okay? Czyli e, mamy tą Agencję Ochrony Środowiska, okej? Okay? Czyli damy sobie tutaj. Następnie Następnym organem bardzo ważnym dla wędkarzy w Wielkiej Brytanii jest Angling Trust, czyli zrobimy sobie AT, AT Angling Trust. Jest to. Niektórzy porównują to do PZW, aczkolwiek jest to zupełnie inny model działania biznesowego. Tak naprawdę Angling Trust, dla której ja pracuję, i teraz od razu Wam powiem, to, że dla, pracuję dla Angling Trust, to nie jest tak, że ja będę wychwalał teraz Angling Trust, bo są super i świetni. Też jest naprawdę, uwierzcie mi, dużo rzeczy, które powinno być zmienione, jeżeli chodzi o tą organizację, ale generalnie muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie, bardzo, pozytywny, bardzo pozytywna organizacja, która tak naprawdę stara się pomóc tym wędkarzom. I teraz skąd ma pieniądze Angling Trust? Na zatrudnienie, powiedzmy, jest nas chyba w tym momencie w Angling Trust chyba tylko 60 osób, także też niewiele. Zobaczcie, jak małe są te zasoby zrobione. I tak naprawdę tylko te dwie organizacje mają największy wpływ na wędkarstwo Wielkiej Brytanii: jest to Environment Agency, Ochrona Agencji Środowiska oraz Angling Trust. Jest też tutaj Sports England, taka inna organizacja, ale tym się już nie będziemy zajmować. jeszcze CRT, czyli Canal and River Trust, ale to są organizacje, które tak. Aż tak bardzo nie ingerują w życie wędkarzy. No Sports England to jest ogromna organizacja, inne sporty, wszystkie sporty Wielkiej Brytanii, czyli to jest bardzo duża organizacja, wędkarstwo tylko pewnie 2 lub 3%, także nie będziemy się zajmować tymi organizacjami, ale to są dwie najważniejsze organizacje Wielkiej Brytanii, które jakby mają za zadanie opiekowaniem się wędkarzy, czy też. Różnych praw, właśnie wędkarzy, i to też nie tylko dla samych wędkarzy, ale także w rządzie. Oni re, jakby przedstawiają oferty, dzięki temu z rządu też są jakieś wpływy pieniążków dla wędkarzy, ok? teraz dostaje troszkę pieniążków jakby z licencji wędkarskich, tak? Bo pamiętajmy, kasa z licencji ląduje do EA, a następnie EA rozdziela te pieniążki do innych organizacji. teraz jest jedną z największych pewnie beneficjentów, no bo on tam jeszcze kilkanaście innych projektów, prawda? Które dostają pieniążki na, na pomaganie wędkarzom, prawda? Ale Anglinitraz jest jedną z największych. Następnie Memberships. Jeżeli jesteś wędkarzem i generalnie chcesz pomóc wędkarstwu, możesz sobie wykupić tak zwany member, czyli takie członkostwo w tej organizacji. I to członkostwo teraz chyba kosztuje 20 funtów, 29 funtów na rok. I dzięki temu, że jesteś członkiem tego Angling Trust, Angling Trust ma więcej pieniążków, aby walczyć, powiedzmy, o prawa wędkarzy w Wielkiej Brytanii. Tak i bodajże nie chcę wam teraz skłamać, ilu ma membersów yy, Angling Trust, ale też kilk przepraszam, kilkadziesiąt tysięcy membersów, także też jest tutaj wpływ z tych. Yy, z tych, jakby powiedzmy, datków od wędkarzy. Czyli mamy tak, EA, datki i jeszcze: Angling Trust dostaje kasetę ze Sports England bodajże. Sports England. Także jakieś tam trzy, e, powiedzmy, wpływy do tej, do tej organizacji e, wchodzą, ok? Także to jest, jeżeli chodzi o budżet Angling Trust. Oczywiście to nie jest profit. To nie jest organizacja profitowa, czyli każdy fund wraca jakby do wędkarstwa, tak? Czyli to nie jest na profit, nie jest to komercyjna organizacja, ale jest to publiczna organizacja. I tak samo możecie sobie wejść na stronę angling trust i możecie sobie sprawdzić, gdzie każdy fund leci, jakie są budżety, na co są wydawane te pieniądze. Podstawowymi działami tej angling trust jest oczywiście, czyli members team. Steam. I to jest team, pewnie kilkanaście osób, które zajmuje się jakby właśnie tymi membersami, czyli wszystkimi e, członkami tej organizacji, okej? Okay? Oni pomagają tym członkom, ale nie tylko. Także i wędkarzom w Wielkiej Brytanii oczywiście. Przede wszystkim tak naprawdę. Następnie mamy FES. Fisheries Enforcement Support Service. To jest dział, gdzie ja pracuję. Gdzie ja dostałem pracę, i już od dwóch, trzech lat właściwie tam pracuję. FES to jest Fisheries Enforcement Support Service. Jest to taki dodatek dla policji, i Agencji Ochrony Środowiska. Jest to taka, powiedzmy, kurczę, jak wam to wytłumaczyć, tak ciężko to jest jeden do jeden przełożyć, ale powiedzmy taka społeczna straż rybacka to jest, ale to też nie do końca, ponieważ tam nie ma żadnych praw, nie mamy żadnych praw, jeżeli chodzi o sprawdzanie licencji i tak dalej. Ehm, to jest taki tylko dodatek, aby wspierać Agencję Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o kłusownictwo i tak dalej, i tak dalej. Od tego FES mamy jeszcze mój projekt, czyli Building Bridges. I to jest tak naprawdę, czym ja się zajmuję. Słuchajcie, Building Bridges Project, świetny projekt. Zapoczątkowany przez Radosława Papiewskiego w 2012 roku, także 8 lat ma już ten projekt. Radek, słuchaj, świetny facet, który zapoczątkował całą tą. E, cały, ca, cały ten projekt, jeżeli chodzi o Building Bridges. Co to jest Building Bridges? Czym my się zajmujemy? Ile osób jest Building Bridges? Opowiem Wam wszystko w kolejnym. Odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że zobaczyliście, jakie są podstawowe różnice wędkowania, jeżeli chodzi o wędkarstwo w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Teraz pytanie, co jest lepsze: wędkowanie w Polsce czy wędkowanie w Wielkiej Brytanii? No, szczerze, niestety mówię to z wielkim bólem, ale no, jednak, chyba to wędkarstwo w Wielkiej Brytanii jest troszkę na innym poziomie przede wszystkim, ponieważ stan rybny jest inny. No jest tutaj tej ryby sporo, kiedy ja sobie pojadę na sesję wędkarską, na rzekę, czy też na lokalne jezioro, czy na jakikolwiek inny zbiornik wędkarski, no prawie zawsze coś złowię. No rzadko się zdarza, żeby był blank, aczkolwiek się zdarza, nie mówię, ale przynajmniej mam pewność, że ta ryba tam jest, prawda? Ten stan rybny jest zupełnie inny. Zupełnie inaczej działają te organizacje wędkarskie w Wielkiej Brytanii. No jest to bardziej przejrzyste, mi się wydaje. Tutaj możemy się zalogować na stronę danej organizacji i każdy fund jest rozliczony. Wiemy dokładnie nie wszystko na co było wydane. Jeżeli chodzi o Polskę, naprawdę mówię to bardzo z dużym bólem, no wygląda to niezaciekawie, aczkolwiek już powoli zaczyna się to zmieniać według mnie. Już powoli, powoli jakiś widać tam prześwity. Coraz więcej zbiorników no-kill się pojawia. Oczywiście nie mam tej na myśli, że wszystko musi się w Polsce zmienić, że tylko będą zbiorniki no-kill. Oczywiście dla każdego musi być coś tam e, pozostawione, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie mówię tutaj, że jest coś złego w zabraniu ryby. Okej, może sobie zabrać tą rybę na kolację pod warunkiem że robimy to z głową i zabieramy tyle ile nam trzeba. Oczywiście no ta mentalność wędkarzy też się musi zmienić w Polsce, aczkolwiek już to idzie w dobrym kierunku mi się tak wydaje. Już niektóre koła wędkarskie w Polsce zaczynały, zaczynają rozumieć pewne, pewne rzeczy. Naprawdę jest dwa lub trzy koła, to powiedzmy podejście takie proaktywne jest bardziej widoczne niż to było chociażby parę lat temu. Także na pewno idziemy w dobrą stronę, tylko właśnie no my jako wędkarze myślę, że też musimy wspierać te Prawidłowe inicjatywy w Polsce, prawda? No, słuchajcie, to my wybieramy te koła wędkarskie, czy też wszystkich członków PZW, czy też lokalnego koła. No, myślmy, kogo wybieramy. Pomyślmy, że jednak może warto wybrać te osoby, które, które chcą coś zmienić, które chcą to wędkarstwo w Polsce e, pociągnąć w odpowiednim kierunku. Dziękuję za mm, Wasz czas spędzony na oglądanie właśnie mojego filmu. Mam nadzieję, że. Chociaż w jakiejś małej części zobaczyliście, jak wygląda to wędkowanie w Polsce, a jak wygląda wędkarstwo w Wielkiej Brytanii. W kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o projekcie Building Bridges, gdzie dowiecie się, czym się zajmujemy, co robimy. Opowiem Wam o tym, jak dostałem tą pracę. I muszę Wam powiedzieć, że mm, dostałem tą pracę też właśnie ze względu na to, że prowadzę swój kanał na YouTubie. Także uwierzcie mi lub nie, ten kanał bardzo mi pomógł, wędkarski bardzo mi pomógł, aby otrzymać właśnie stanowisko, Pracy w wędkarskim projekcie i tak naprawdę w dniu dzisiejszym robię to, co kocham, i to jest myślę, że takie najważniejsze, ponieważ pracuję z moim hobby. Zajmuję się wędkarstwem już nie tylko i wyłącznie hobbystycznie, ale i zawodowo. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku wędkarskiego bzika. Cześć!